Cześć wszystkim, z tej strony Astrzeli, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age Inquisition. Tak, ja chciałam sprawdzić, czy ja mogę skorzystać z szybkiej podróży. Tak, tylko że... Aha, czyli jednak nie mogę, okej. A tutaj bym mogła? Nie. Widzę, że szybka podróż jest po prostu póki co nieaktywna. Zresztą mnie to nie dzieli zbytnio, bo faktycznie ta twierdza podniebna będzie jeszcze dobudowywana. I tak, mamy tutaj Leliana, ale ja jeszcze bym chciała zbadać tutaj jakieś te notka znaleziona w ptaszarni, rymarzu. Baron Dziobacz. Nie obchodzi mnie, na ile misji wyleciał, ani ile razy ocalił komuś życie. On sieje święte przerażenie. Gdy ostatnim razem próbowałem przyczepić mu wiadomość, niemal wydziobał mi oko. Całe to dramatyczne szepotanie skrzydłami i skrzeczenie sprawiło, że przybiegła siostra. Trzeba było widzieć wyraz jej twarzy, gdy wyrwała mi wiadomość z rąk. Gdybym był słabszy, mógłbym mnie zabić na miejscu. Zapewne myślała, że próbuje zamordować jej cennego kruka, a wystarczyło, że zagruchała do niego i baron skoczył jej na ramię, słodki, niewinny, i przytulił do jej szyi. Jak ona to robi? Wszystkie ptaki ją lubią. Czy to magia krwi? To magia krwi, prawda? Tkacz. Aj, Leliano. Przerażasz ludzi. Dobry moment na zamknięcie granicy. Przynoszę słowieści. Pojawiły się pogłoski, że wszyscy nasi bracia i siostry strażnicy w Ferelden nie zginęli. Bez szarej straży nic nie stoi na przeszkodzie, by plaga pochłonęła Ferelden. Później zapewne się rozprzestrzeni. Rozniesie się na północ do Nevarry i Marchi, a potem przybędzie na zachód do Orle. Na jej czele będzie kroczyć arcydemon, a jego śladem podążą tysiące pomiotów. Musimy być gotowi spojrzeć bestii wprosto w oczy. Wielu z nas pytało, dlaczego wciąż jesteśmy tutaj, kiedy na wschodzie rośnie tak wielkie zagrożenie. Otóż powód jest niezmiennie ten sam – polityka. Niedopowiedzeniem byłoby rzecz, że państwa Ferelden i Orle są ze sobą skłócone. Przypominają raczej psy i koty. My, strażnicy, jesteśmy Orelzjanami tylko z kwaterunku, lecz przywódcą Fereldenu nie robi to różnicy. Ponoć król Ferelden zmarł, a jego następca, Logan MacTyr, wydał dekret zabraniający strażnikom wstępu do kraju. MacTyr, bohater narodowy, który pomógł wypędzić z Ferreldenu orlezjańskie armie, wyraził się o naszym bractwie dość jednoznacznie. Może wątpi w naszą umiejętność, a może jest głupszy niż podają księgi historyczne. Właśnie dlatego musimy czekać, choćby nawet Ferelden zmierzał ku nieuchronnej zagładzie. Przemówienie konstabla Szarej Straży Brakuola z Val Shevin wygłoszone do rekrutów w 930 smoka. Cholera wie, nieważne. Tam się jeszcze coś podświetla, ale przecież to już zbadałam, prawda? Tak, notatka znaleziona w ptaszarni. Aha, ale to jest chyba coś, co mi nie zniknie. Dobrze, wobec tego. Leliano! I'm sorry. Ale się doczytało? So am I. Co się wydarzyło? The names of those we lost. You must blame me for this. Dlaczego? We all saw who attacked us. We know exactly who to blame. Ach, bo ona tego nie wykryła na czas pewnie. I keep wondering if I could have done something different. When the first of my lookouts went missing, I pulled the rest back, awaiting more information. If they'd stayed in the field, they could have bought us more time. I was afraid to lose my agents. And instead, we lost Haven. You look out for your people. That's a good thing, is it? My people know their duty. They know the risks. They understand that the Inquisition may call upon them to give their lives. Our people aren't tools to be used and discarded. Your instincts were right. Their lives matter. Can we afford such sentimentality? What if Corypheus? We're better than Corypheus. No, dokładnie. O to właśnie chodzi. Leliano, co jeszcze mi powiesz ciekawego? Our agents have encountered more followers of Corypheus, these so-called Venatori. Their leader, Calpurnia, has them searching elven ruins. For what, I do not know. I propose we stop the Venatori before they find what they seek. Do you know anything about Calpurnia? Only that Calpurnia is a name from ancient Tevinter legend. An unusual one. She was a priestess of Dumat. Foster mother to the founder of the Imperium. A name like that is meant to assure the Venatori they follow in the footsteps of legends. We must prove them wrong. I'm pleased to see my spymaster is on top of the matter. I try. These Venatori have been shadowing a merchant called Vicinius on Calpurnia's orders. They've investigated his finances, surveyed his warehouses. I propose that you meet with Vicinius. Flatter him. Find out what he knows of Calpurnia. Dobry pomysł w sumie. Vicinius sounds like a Tevinter name. Born in Talo.
Although he claims to be from Virantium, he sells rare oils and amber, and prefers red wine to white. What side of the bed does he sleep on? He's unremarkable. I cannot think why Calpurnia would care. What if Ficinius is as much in the dark as we are? It never hurts to eliminate an avenue of inquiry. And we should tread lightly with the Venatori. They have contacts and spies, just as we do. The sooner you speak with Ficinius, the better. We need him to open up about these bloodthirsty cultists. I'll bring wine. Ficinius could be a useful ally. Merchants travel, and they love gossip as much as coin. I'll make arrangements for you to visit his summer home in Valrayo. No dobra. Hopefully, your attention should be enough to pique his interest. We'll have Calpurnia's secrets yet. No i super. Czyli dostałam pewnie właśnie zadanie, dodano wpis w kodeksie Calpurnia. Co tutaj w ogóle jest? Odnośnie twoich rozkazów. A, to już też czytaliśmy. Dobra. Tak, w poprzednim odcinku czytaliśmy. Dobrze, Leliano, jeszcze pogadamy na jakiś temat? O, fajnie. I am, however, glad that he is with us, even if he was not what I expected. He seems to be a good man, and his experience will be an asset to the Inquisition. Oczywiście, że tak. For the other wardens, I suppose we will have to keep looking. The Divine's death hit you hard. How have you been feeling? Oh, you are referring to my outburst in the Haven. I am much better now. Justinia was such a dear friend, and there were so many things going wrong. Sometimes it's best to talk these things out. I was there when the hero Ferelden defeated the Archdemon. We won the day, and I thought the Maker smiled on me. When the Divine requested my help, I went to her. I owed her that much. I sacrificed so much to do the Maker's work. But now, Justinia is dead. I was angry. I felt betrayed. But I shouldn't have let my emotions get the better of me. I'm sorry. Don't apologize. You were grieving and upset. I understand. Thank you. Now enough of this. Let us think more pleasant thoughts. Dobra, czy ja coś mogę... Nie, nie mogę, widzę niczego. Tylko mogę zapytać, czy to słychać. Some of the generals are sympathetic to our cause, others are still suspicious. Our actions are under a great deal of scrutiny. Oczywiście. I'll leave you to your work. Dobra, pominiemy sobie tutaj. Chyba, tak. Najwyraźniej jeszcze nie mogę tego otworzyć, ale ogólnie, jeśli dobrze pamiętam, to prowadzi przejście jak to się nazywa, na Boga, na mury, tak więc no, ale dobrze, w takim razie, skoro nie mamy najgorszego czasu, to ruszymy się jeszcze do Salinarat oczywiście, żeby, nie tu, cholera jasna, dlaczego mi się to tak myli, żeby wypuścić naszych agentów na kolejną misję, ej, dobra. Znaczy wiecie, taka jest prawda, że w tym momencie aż tak się nie opłaca zwiedzać tej podniebnej twierdzy, ale chcę pogadać też z moimi towarzyszami, więc no. Więc to też zrobimy, bo póki co tak naprawdę tutaj ciul jest, że tak to ujmę. Dobra, w takim razie poproszę feraldeńską stronę stołu. Tutaj, kryminalne zagadki miasta. Do podniebnej twierdzy dotarł niezaadresowany list. Niezaadresowany adres, chciałam powiedzieć. Nikt nie widział posłańca, który go dostarczył. Naruszacie domenę wyższej potęgi. Odpowiecie przed nami. List nie ma podpisu poza wojskową pieczęcią przedstawiającą 6 skrzyżowanych mieczy. No ładnie. Amulet potęgi dla warika, jak mnie mam. Arle Redcliffe. Komendancie Kalen, po odejściu templariuszy podejściu do templariuszy do kopalni wprowadzili się bandyci, lecz łatwo było ich przegonić. Wydostaliśmy wielkie ilości już wykopanej surowej rudy i szukamy w okolicy górników, którzy zechcą wrócić do pracy. Corbin. Obsydian. No i fajnie. Jeszcze tutaj dobi targu z książętami. Plik dokumentów gruby na przynajmniej 50 stron wyjaśnia porozumienie handlowe, które Inkwizycja nawiązała z książętami kupieckimi z Antibi. Józefina dołączyła notatkę. Inkwizytorko, jestem bardziej niż zadowolona z umowy z książętami kupieckimi. Wysłałam duplikat na wypadek, gdybyś chciała się z nim zapoznać. Będę razy zarezerwować 3 dni i przygotować zapas świec ambasadorka Montivia. W sumie, też prawda.
Dobrze wobec tego. To poślemy ich znowu gdzieś. Prośba do Liana, widzę. Teraz, gdy dowodzisz, jest pewna kwestia, którą pomyślałem, że poruszę. Gdzieś tam w dziczy czają się magowie Venatorii. Żadna to dla ciebie niespodzianka, bo nie sposób się ruszyć, by nie trafić na któregoś ze sług Korfeusza, ale ci konkretni Venatorii mają szczególne znaczenie dla mnie. Przede wszystkim takie, że znam ich osobiście. Nazwałbym ich przyjaciółmi, ale to by sugerowało, że nie życzę im śmierci. A życzę. Ponieważ domyślam się, gdzie mogą przebywać, dzięki mojemu śledztwu, które rozpocząłem, zanim przybyłem na południe, uznałem, że moglibyśmy wytropić ich wspólnymi siłami. Wówczas zaszydziliby z ciebie w jakiś sposób w tej winterze i byłabyś zmuszona ich zabić. Dzięki czemu wszyscy poczuliby się szczęśliwi. Ty, że wyeliminowałeś potencjalne zagrożenie, a ja, że wyeliminowałem kobiety i mężczyzn zbyt głupich i krótkowzrocznych, by pozwolić im dłużej żyć. Oni byliby mniej z tego powodu zadowoleni, ale co to kogo obchodzi? Decyzja należy do ciebie, moja droga inkwizytorko. Przyjrzyjmy się temu ostrożnie i po cichu. Nie chcemy, by Venatorii domyślili się, że wiemy o ich obecności. Leć w takim razie, Leliano. Tutaj ta kotlina mrożnego grzbietu. Plotki o maleficarach. Wszyscy słyszeliśmy plotki o rzekomych magach w nieprzebytym lesie. Podobno to Inkwizycja kontroluje templariuszy. Pora więc, byście przystąpili do działania. Thomas Fincher, właściciel składu Tekstylia Finchera. U dołu wiadomości widnieje dopisek. Kalenie, wpłynęły już do mnie skargi od szeregu kupców. Nikomu nie udało się dotąd tych informacji ani potwierdzić, ani jednoznacznie zanegować. Przez ten region biegnie ważny szlak handlowy łączący Denerim ze świetnie prosperującym Amarantem. Arl Amarantu byłby nam osobiście zobowiązany, gdyby sprawą zajęli się templariusze Józefina. No proszę, świetnie prosperujący. Nie przeczytałam, cholera. Dobra, nieważne. Tutaj, zajmij się sojusznikiem Venatorii. Inkwizytorko, mag Venatorii pojmany przez szarżowników Byka w Redcliffe przekazał nam cenne informacje dotyczące tego, jak Venatorii udało się dokooptować zbuntowanych magów. Konkretnie mówił o agencie działającym wśród szlachty Feraldenu, który przygotowywał magów w Redcliffe dla Venatorii. Arl Gallagher Wolf najwyraźniej w dobrej wierze sprzymierzył się z Venatorii. Pamiętam typa. Sądził, że zbuntowani magowie wycofają się do Tewinteru, gdzie mogliby znieść wieść lepsze życie, a ich nieobecność przywróci porządek i równowagę w Feraldenie. Nie informowałem o tym nikogo z Inkwizycji. Od ciebie zależy, co zrobimy z tą informacją, siostra Leliana. Widzę, że to Kalen by miał najkrócej 6 godzin i pół, 6,5 godziny i tak, a tutaj przynosi się do 7,5. Dobra, Józefinę wyślę, bo ja i tak przecież nie będę teraz dwóch odcinków pod rząd robiła, więc nie ma problemu, jak dla mnie. I zobaczmy teraz. Nie powinnam mieć jeszcze właśnie nowego poziomu inkwizycji, więc spoko w tym momencie dla mnie, szczerze przyznam. Dobra, otwórz sobie i pędzimy do innych towarzyszy. Varric popiera. A właśnie, jest dostępna operacja. No proszę, powstrzymaj wojnę Nevarry z Tawinterem. Ciekawie. Tak, mam przy okazji dla Varrica. Tylko gdzie jest Varric? Tutaj. Nie tu. God damn it. Chodziło mi właśnie o ten, o ekwipunek. Tak więc bardzo proszę, ja ciebie bardzo. Amulet potęgi. Bardzo proszę, ja ciebie bardzo. Jezus Maria, jakie dziwacznie mówię. I masz jeden punkcik do wykorzystania. To bardzo proszę, atak w ruchu. Możesz poruszać się szybciej dzięki podczas oddawania strzałów, nie tracąc celności. No i fajnie. I lecimy dalej. Wobec tego. I dobra, kogo my tu mamy? I co my tu mamy w ogóle? Wieści Sedas, azyl zniszczony przez najmroczniejsze widmo. Ponure wieści z mrożnych grzbietów. Sanktuarium pielgrzymów w Azylu, siedziba nowej inkwizycji, zostało zniszczone. Nadal brak dokładnych informacji, ale wierzy się, że w ataku brał udziału smok przypominający arcydemona. Pojawiają się obawy przed nową plagą. Gdy zakon chyli się ku upadkowi, niektórzy martwią się, że zniszczenie azylu może zwiastować rychły ku upadek inkwizycji. Istnieje jednak nadzieja, gdyż doniesienia wskazują, że Herald, Andraste i dowódcy inkwizycji przetrwali i znaleźli schronienie gdzie indziej. Obwoływacz Benilas. Dobrze wiedzieć. Mamy Thren. Thanks for my life in Haven. You've all sought serving now. If that means change, so be it. No dobra. Zaleźć jej za skórę. Fajna nazwa zadania, nie wiem co tutaj będzie. Nie pamiętam. Mamy tutaj serę. So, cześć! It is Inquisitor now, right? Remember that war we talked about stopping? Full of little badges I can stick with little arrows. That's not a friggin' archdemon, is it? Frosty, what do I step in? Let me know what she says. I could use some clarification myself. It's swearing, not praying. She doesn't answer. Not like she's supposed to. I know what happened to you, or what everyone here thinks happened. It seems... I don't know what it seems.
I can't help you if you don't explain what's wrong exactly. It's got to be nonsense, doesn't it? We're kind of screwed if it isn't. I mean, that Corifi thing. A Magister, right? Story is, he cracked the Golden City. But that's a hazy dream. If not, Seat of the Maker? Real thing. A seat needs a butt, so the Maker? Real thing. Fairy stories about the start and end of the world? Real things. It's too far, isn't it? I just want to plug the Skyhole rubbish so I can go play. No, pewnie tak. You joined to help the little people caught up in this. But do you believe or not? In Andraste? Of course. But you doubt what you're seeing and hearing. It can't be true. Even fanatics don't want to be this right. Look, I have arrows. I can make this Corypheus believe in those. Good enough? Please be good enough. As long as you're reliable when we go Magister hunting, stay for whatever reason you like. Like don't have nuts to do with it. Not when we're tracking monsters that shouldn't be. What I want is to get everything back to business as usual. A nice simple system with simple problems. Helps me, helps people, helps you. In that order, for now. Belief may decide what happens. You can't rule it out. Right, well, shout me up when the gods show. I'll be here, Loony. Dzięki wielkie. Laska. Nie wiem, jakoś tak serio gadanie jest upierdliwe. Frustrujące może bardziej. Okej, coś widzę, że mogę poruszyć nowego. Co sądzisz o sojusznikach? Co sądzisz o naszych postępach? Are things playing out the way you expected? Cassandra laid it out, right? You're the big hat now. Gonna make everything the way it should be. Praying's nice, I suppose. Corypheus bit, though. Shite. Corypheus. 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 Sack splash. I know his name. Doesn't deserve the respect of me saying it, does he? Jasne. So you like to have fun. The Inquisition seems an odd fit. Why are you really here? What do you mean? To help people. It's starting to sound like you're looking for something more. It is. Mostly. Okay, fine. There's talk and I want to see. See what? I don't know. I've got all this chantry stuff in my head, and it makes sense, right? But it's fuzzy. I want to see if it's all really real. I just don't know if I want to really know. So I'm selfish. It's all for me. Count yourself lucky, I guess. Okay. Dobra, to się zostawię w takim razie. I dobra, kogo ja tu jeszcze mam? Mam Vivienne, mam Blackwalla, mam Flisę. Co tam, Fliso? Your worship, I'm serving now. In a different way. Aha, okej, okay, dobrze wiedzieć. Dobrze, Vivienne. Maker, you're a mess. Let me have a look at you. Are you all right, my dear? Were you hurt? You look dreadful. I'll be fine, don't worry. You bear it well. Good. The troops will take their cue from your composure. Now, let's keep up appearances. You've handled this crisis competently, saving as many lives as you did. But the enemy struck a serious blow against you and the Inquisition. We must recognize that. You must. Aha, dobra, w ten sposób. I'm not going to forgive what happened at Haven. Corypheus will answer for what he's done. You're angry. Good. Anger can save you when everything else is gone. Just make sure you put it to good use. Our enemy advances, Inquisitor. We must not sit idly by. Act first and teach them to fear us. I think you know what needs to be done, my dear. Dobra, Vivienne. Czy coś jeszcze właśnie możemy sobie... Nie, nie bardzo. Dobra, to nieważne. Olać ciebie, koleżanko. Blackwall, co tam u ciebie? This is Skyhold. Ano. Come, let's walk the ramparts. I want to examine our fortifications. Robimy sobie wycieczki.
z miejsca. We'll be able to see Corypheus coming from miles away. He's not going to get the better of us again. We lost good soldiers that day, loyal men and women. And when he came after you, he really made it personal. I swear I'll take that twisted bastard down, even if I have to die to do it. Oh, jak miło. I'm not losing anyone to Corypheus, especially not you. You can't afford to think I'm special. I'm a soldier no different than any soldier lost at Haven. I am fond of you, it's true, but we can't let this go any further. This, jak to? Whatever you want this to be, is impossible. Dlaczego? Why is it impossible? I know you have feelings for me. My lady, don't. You're the Inquisitor, the Herald of Andraste. Even now, there are people flocking to your banner, ready to serve, to die. A ty masz problemy życiowe, Blackwall. We must remain focused on the task at hand. Co my tu mamy? Nie jestem. I care for you just as much as I do them. Can't you just accept it? I wish it were simple. Believe me, I do, but it's not. We're both bound by duty. Our lives aren't ours to live. Jestem ciekawa w sumie, bo nigdy z nim nie robiłam romansu, więc no jestem ciekawa, jak to będzie, nie utrudniaj tego jeszcze bardziej. A ty jesteś typie. Bo jak mówię, no jestem zainteresowana, jak to wygląda, bo no z nim nigdy nie robiłam. W sumie gościu jest całkiem okej, okay, w sensie, że tak powiem, jego postać jest spoko. Niezbyt... nie mam z nim problemu. O, może tak. Cześć. Shouldn't you be out there, scouting? In a bit. We're in Skyhold for supplies and a change of personnel. Not me, though. Indispensable. Fine, yeah. What's been going on? Sister Liliana glanced at me today. I think she's gonna have me killed. Dlaczego? So, who's Scout Harding, really? Me? Oh, I'm no one. Lived near Redcliffe all my life. Herded sheep for my neighbor. When the Inquisition came through my village, I helped by telling them everything I knew about the area. Then I signed on. Wanted to see the world before it was swallowed up by that thing out there. No dobra, to tyle w takim razie. Więcej się nie dowiemy, widzę. Mamy Blackwalla. Czy coś jeszcze powiesz nowego? There are 100 things that need your attention. You didn't have to take the time to help me. And yet you did. Nie wiem, w czym mu pomogłam, ale dobra. Chyba z operacjami. You've proven yourself to be an honorable woman. Principled. I've great admiration for you. And I've never been more certain in my decision to join you. That's good to hear. I do not wish to disappoint. You could never disappoint me. A, jak miło. Dobra, czy coś jeszcze? Co sądzisz o Inkwizycji? Czy wiesz coś o Koryfeuszu? O. Not much. I always thought the stories of magisters corrupting the Golden City were just that. Stories. I didn't expect them to be true, and I certainly didn't expect to find one of them still alive. No, bez kitu. Don't the Grey Wardens know everything about Darkspawn? You don't have to know how a Darkspawn came to be in order to kill it. We're soldiers, not historians. And the world would be better off if people focused on defeating evil rather than explaining how it came to be. Z tym się nie zgodzę, bo kiedy wiemy skąd pochodzi, to w przyszłości możemy uniknąć czynów, które mogą wpłynąć na powrót tego zła, więc... Corypheus stopped being human a long time ago. Darkspawn don't have human lifespans, do they? No, I suppose they don't. They're unnatural and sustained by evil. It's been thousands of years. You'd think the Wardens would have managed to kill the first Darkspawn by now. Do you know if there are more Darkspawn like Corypheus? I don't know. I'm not sure any Warden knows. Let's discuss something else. Czy ja w ogóle jeszcze mogę o czymś z tobą porozmawiać? Pomówmy o tym? We need to discuss our relationship. Of course.
Aha, w ten sposób. Czyli mogę z nim zakończyć po prostu związek w dowolnym momencie. Właśnie, bo tutaj generalnie w tej części można zakończyć z każdym związek w dowolnym momencie i to nie jest problem. Poprzednio ogólnie jak grałam, to zrobiłam sobie związek z Żelaznym Bykiem, bo też byłam ciekawa. A co? Dobra, czy coś tutaj w ogóle jest interesującego dla mnie? Chyba nie. Albo póki co nie, może bardziej. Kto to wie? Zbrojownia tu będzie, tak? Przynajmniej tak planują, żeby to była zbrojownia, tak się wydaje. Dobra, to ja sobie, o, przeskoczę. Dobrze, że tutaj się nam, praktycznie, w ogóle nam się nie zeruje zdrowie tutaj, więc możemy sobie skakać z murów do woli. Dobra, co my tu mamy? Aha, jest ten kamień do szybkiej podróży. Byku, co tam u ciebie? What did you want me to come see? Here, come on. I'll show you. No, pokaż mi. Znaczy, wątek romantyczny z Żelaznym Bykiem moim zdaniem jest zabawny, ale... Come on. Ale nie aż tak ciekawy. I promise. Mhm. Ogólnie Żelazny Byk jest zabawny. Dobry. Iron Bull. My merc band just joined up. Tanner. I'm from Jader. Well, near Jader. Mira. I was guard captain for Lady Pendel. Signed on after shit blew up at the conclave. Share a drink? Who's your friend? This is Grim. She doesn't talk much. Huh. So, you ready to kill some demons? Or Venatori, or whatever that Corypheus asshole is? This isn't just about killing. We're helping the Inquisitor save the world and build the next empire. The Inquisitor isn't a god. She's just a woman trying to do the right thing. Well, long as I get paid, I'm happy. That's why I signed up. I just couldn't spend my whole life on a farm. Needed to live a little, you know. What about you, Mira? Why'd you join up? I thought you were serving some noble. I saw what happened at Haven. The Inquisitor staring down that monster and his archdemon. I don't sing the chant of light as much as I should. But you can't see something like that and not believe. Well, Grim and I should find our tents. Thanks for the drink. Nic nie wypiliście, państwo drogie. I know every soldier under my command. You don't have that option. But a few faces might help. You made it sound like you didn't like the Inquisition. People don't always tell the truth when you're polite. You've got to poke them a bit. It was good to get their perspective. Yeah. Sounds like we could use an easy win for boys like Tanner. And vets like Mira have seen enough to be wary. You've got a good army coming along. Remember that. No matter what comes next. No, tak więc fajnie. Przejdziemy się jeszcze do Żelaznego Byka, zobaczymy, czy ma coś nowego do powiedzenia. Ej, przepraszam bardzo, coś mi normalnie... O! Aha, czyli nic nowego. Dobra, w takim razie sio. I tutaj jest jeszcze tylko Kassandra. A Kassandra na pewno będzie miała dłuższą scenkę jakąś. Co czytasz, koleżanko? Good book? I don't know what you're talking about. Wait, are you blushing? What would I have to blush about? You tell me. It's of no interest to you, I'm certain. It's a book. I can see that. It's one of Varric's tales. Swords and Shields, the latest chapter. So you like to read? What's wrong with that? It's frivolous. There are more important things for me to do. She's read this one 3 times. You! I told you to stop spying! You read it out loud to me. I don't like the captain either. I never did that. It's literature. Smutty literature. Whatever you do, don't tell Varric. Dlaczego nie? Czekaj, to jest opcja romansowa, ale z którą się nie da chyba mieć romansu jako kobieta, więc... Why not?
I think Varric would be pleased to have another fan. Pleased? Yes, that's one word for it. They're terrible. And magnificent. And this one ends in a cliffhanger. I know Varric is working on the next. He must be. Pretend you don't know this about me. Oj, Cassandro. Wiesz ty co? Nie tam. I co z tego, że kobieta lubi wstydliwa lektura, porozmawiać z Varriciem o powieści, tak? To nie jest wstydliwe lubić romansy, według mnie. Cholera jasna. Not yet. No. It had better not be who I think it is. I will wring that little bastard's neck. Why? Who do you think it is? Someone Varric claimed he could not contact. Someone the Inquisition, indeed all of Thedas, desperately needed. I'll reserve judgment until I know for certain. No need to have that rogue screaming persecution yet again. Tak, ogólnie to jest bardzo, w sensie nie wprost, ale powiedziane już zostało nam kto to, więc... That book you were reading. Oh, yes. Ach, piękna ściana. So under that taciturn shell beats a true romantic heart. Why must it be an accusation? Romance is not the sole province of dithering ladies in frilly dresses. It is passion. It is being swept away by the pursuit of an ideal. What is not to like about that? Oh, I quite agree with you. Then why are you laughing at me? I wasn't. I will never hear the end of this, will I? No tak to jest między przyjaciółmi i koleżanką. Something is troubling me, Inquisitor. Leliana is receiving reports of mages becoming possessed. Templars going rogue. No one is dealing with these matters. I was hoping we might, before they get worse. We can certainly look into it. I will mark these incidents on the map as I learn of them, Inquisitor. And I would be pleased to accompany you if and when you investigate. Jasne. Dobra, chciałabym cię prosić o radę. Nie wiem, po co. Tell that demon. What does it call itself? Cole. Tell it to leave. He may not mean harm, but that does not mean he will not harm us. Spirits are not creatures to take at face value. Be cautious with him, Inquisitor. Aha, czyli ona może mi po prostu powiedzieć na różne tematy coś, tak? O Jezu! Dużo rzeczy. Dużo. No, na faradejskim zaziemiu. O. Jest coś, okej. Okay. Dobra, kto tutaj jeszcze jest? Jest Blackwall, jest Sera, tak? Ale przejdziemy się jeszcze dalej. O Jezu, aż ściana normalnie wbiegłam. Jest Kol, jest Kalen jeszcze tutaj. I to tak naprawdę chyba wszyscy oprócz Varrica. I'd like to talk about what happened to you before we met. Nie pamiętam, czy z nim na ten temat gadaliśmy, chyba nie. I was wrong to kill the mages. I thought I was helping them. Then he and Evangeline went to Adamant and I went with them. I was worried Evangeline would hurt Rhys. We found out dangerous things. It scared Seeker Lambert and he scared the mages. It started the rebellion. Seeker Lambert told me what I was. Rhys couldn't look at me. I ran until I found more Templars. That's all. What can you tell me about Adamant Fortress? It is old, full of sadness and pain. It should be torn down. The veil is thin. We found a demon there. It had touched a man and made him real again. It scared Rhys and Evangeline. The man wasn't supposed to be real. Then the demon found us. It put me back in the cupboard on the bad day. Rhys and Evangeline saved me. You said Seeker Lambert told you what you were. I'm hiding Rhys from him, but he chants words and sees. I won't let you hurt Rhys. My nose explodes, a shower of blood. Just another parasite that's wormed its way into our world, feeding off all the things you can't have. What we found at Adamant made him angry. We were the first rock rolling at the top of a mountain. He had to stop us. He killed so many. He didn't care. Cold, corrupt.
So I came and killed him. If you hated Seeker Lambert, why go to the Seeker Fortress? Because he was right. I was a demon. I saw demons at Adamant. They put people in the dark, in the old hurts. I didn't want to be that. I heard the old songs of the Templars at Val Royeau and followed them. If I forgot, fought, fell to felling, Templars would kill the demon. I wouldn't hurt anyone again. What was the spire like when the Mage Rebellion started? Dead and dying, begging and bloody. Some wanted freedom, some peace, some war. Some wanted it all to stop. Evangeline was a Templar, but she helped Rhys help the others. She set them free. Adrian was a mage, but she killed mages to force the fight. She wanted blood. Rhys just wanted to help, to stop people hurting. Maybe that's why he saw me. What can you tell me about Rhys? He was a mage. He saw me when most couldn't, and he remembered. He helped me, and I watched over him. I worried Evangeline would hurt him. She was a Templar, but she didn't like hurting people. When I left, she stayed. Now she watches over him. They should have been with the rebels. Maybe they ran away together instead. Neither of them like killing. If you like, I could use the resources of the Inquisition to locate your friend. No. If they are alive and safe, they should stay away. The last time he saw me, he didn't want to look at me. He saw a monster. Let him forget. Dlaczego? What did you mean when you said you killed mages? Some of the mages at the Spire wanted to die. Too sad, too scared, too much. I didn't know what I was. A ghost, I thought. Fading in the fade. When I came to them, they could see me. I used the knife to set them free. When Rhys found out, he made me stop, made me understand. There were other ways to help. I didn't know. You wanted to free them from pain and fear. You shouldn't be ashamed of that. I am. I didn't know. I could have helped more if I'd known, if I hadn't been so... me. It was wrong. I was wrong. If I start again, you or Cassandra or Cullen need to kill me. I'll talk to you later. Yes. Okej, następna operacja, widzę, dla Kola. The knife slipped to her in the darkness and wonders why the flower blooms. Aha. No dobra, czyli ja nic nie mam z nim w tym momencie do pogadania. Widzę, że mamy 38 minut, ale tak naprawdę zostało nam bardzo mało osób, żeby pogadać z nimi, więc sobie pogadamy już z innymi. Dobra, co ja tu mam? Do we have many injured men? Fewer by the day. The most grievously injured did not survive the journey to Skyhold. As for the rest, they either heal or... I try to make the passing painless. I haven't seen you before. The commander brought me up from the refugee camps. I'd been helping the pilgrims in simple ways. Setting broken bones, simple amputations and such. We need all the help we can get. To prawda. You aren't a mage. Shouldn't we let the mage healers deal with this? Magic can't cure everything, and we shouldn't rely on it. Science, your worship, is the way of the future. Good health isn't magic. It's diet, exercise, and a balance of the humors. Też prawda. Your worship. Ale myślę, że gdybym miała jakichś asystentów magów, to by była sprawniejsza jej praca. Dobra, Karen. Co się wydarzyło? Halo. Gro. Commander. Ogarnij się. Załaduj się. Temporary quarters. Very good. I'll need an update on the armory as well. Now. Co się dzieje? Gra mnie troluje. We set up as best we could at Haven, but could never prepare for an archdemon or whatever it was. With some warning, we might have.
No, że żywomordę, no nie podoba mi się to. Nawet nie mam... Dobra. Halo? Dobra, wiecie co, zaraz do was wrócę. Send men to scout. Nareszcie! We need to know what's out there. Dobra, parę razy wyłączyłam i włączyłam grę, więc sorry wielkie, ale już wracam. Soldiers have been assigned temporary quarters. Very good. I'll need an update on the armory as well. Znaleźli miejsce na zbrojownię, to na pewno. Halo? No, idź. We set up as best we could at Haven, but could never prepare for an archdemon, or whatever it was. With some warning, we might have... We were all shaken by what happened. If Corypheus strikes again, we may not be able to withdraw. And I wouldn't want to. We must be ready. Work on Skyhold is underway. Guard rotations established. We should have everything on course within the week. We will not run from here, Inquisitor. How many were lost? Most of our people made it to Skyhold. It could have been worse. Morale was low, but it's improved greatly since you accepted the role of Inquisitor. Everyone has so much faith in my leadership. I hope I'm ready. You won't have to carry the Inquisition alone, although it must feel like it. We needed a leader. You have proven yourself. Thank you, Cullen. Our escape from Haven. It was close. I'm relieved that you... that so many made it out. As am I. W sumie z Kalenem chyba najbardziej lubię romansować, ale chcę zobaczyć, jak wygląda romans z Blackwallem, więc... no, zobaczymy sobie. You stayed behind. You could have... I will not allow the events at Haven to happen again. You have my word. Jakoś tak romantycznie z nimi jest, wiecie? Podoba mi się to. Coś jeszcze możemy pogadać, Kalen? Czy masz mi coś do przekazania? I'm glad to have the charges on our side. Bull's men are professionals, despite evidence to the contrary. Póki co nie będę pytała, czy on z kimś jest. Zobaczymy. Wpierw może sobie zobaczymy, jak to wygląda z Blackwallem, bo wszystkie romanse można generalnie na bieżąco zakończyć, więc spoko całkiem rzecz. Dobra, moi mili, myślę, że w tym momencie ja zakończę i w przyszłym sobie pogadamy odcinku z Varrickiem. Ja tylko może sobie... A bo wiecie co? Jeszcze coś zrobię. Mianowicie pójdę jeszcze do sali obrad i ustalę coś Kalenowi, żeby coś zdziałał. Minę w ogóle, ja nie zauważyłam cię wcześniej. And given us a chance to help. I'm mostly studying now, but Hedesmer can talk to you. Okay. Ja bym chciała właśnie się udać jeszcze do sali narad, bo w tym momencie Kalen zdaje się, że niczego nie robi. Nie ma żadnego zadania przepisanego, więc zaraz to zmienimy, myślę. A w przyszłym odcinku to byśmy sobie poszli już do Varricka z nim pogadać, tak jak nam przykazuje misja główna, więc no. A potem w końcu się udamy gdzieś indziej. Parę odcinków żeśmy spędzili w tej podniebnej twierdzy, ja pierdzielę. Dobra, tak, sala obrad, te sprawy. Ferelden poproszę, co my tu mamy, jak to wygląda. W ogóle tutaj sojusznik Venatorii, aha, to jest ta najdłuższa misja. Prośba Doriana. Jeszcze 10 minut, ale to i tak w tym odcinku to nie. Plotki o Maleficarach, co my mamy? Raport polowy z nieprzebytego lasu dostarczony komendantowi Kalenowi. Tuż przy obozie natrafiliśmy na kilku zabitych magów. Jeśli nawet ofiary były magami krwi, to na pierwszy rzut oka nie da, tego nie widać. Brak nacięć na dłoniach i tak dalej. Pewności jednak mieć nie można, ofiary mają rany kłute. Możliwe, że odpowiadają za to maleficarzy, którzy moc swych braci wykorzystują na przeprowadzenie jakichś rytuałów. Możliwe również, że byli to magowie dawnego kręgu zabici przez pospólstwo z powodu jakiejś plotki. Nadal będziemy patrolować nieprzebyty las, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżnym. Kapitan Briony. Runa zepsucia! Fałszywe oskarżenia zajęty. Cień nad Denerim. Inkwizytorko, powinniśmy byli się spotkać, gdyż obozowaliście w zachodniej części mojego kraju. Do czasu, aż coś zrównało azyl z ziemią. Moją ziemią. To było denerwujące. Jakby mało było, że jedna armia przybywała w Ferelenie bez mojego pozwolenia, to do te...
do tego jeszcze zjawia się druga, ale odbiegam od tematu. Jestem król Alistar, władca Ferelden'u i rzecz w tym, że dowiedziałem się, kto stoi za drugą armią. Jego kult tewinterskich wyznawców przebywa podobno gdzieś w Pałacu Królewskim. Bez wątpienia rżąc z nazw najlepsze. Ponieważ Inkwizycja wie o tym kulcie znacznie więcej, liczą, że uda wam się ich odnaleźć i wyprosić. Mieczami. Nawet nie chcę wiedzieć, co knują Ferelden'owi, wystarczy jeden arcydemon na erę. Dziękujemy bardzo. Król Alistar Tairin. Aj, piękna sprawa. Dobra, widzę, że Leliana byłaby najlepsza, ale cicho. Wyślij oddziały, by pomóc w poszukiwaniach. Nie tylko musimy pomóc, lecz także wszystkim to pokazać. Bardzo proszę, Kalenie. Lecisz ty. Fałszywe oskarżenia tutaj jeszcze jakieś są. Dobrze, w takim razie odchodzimy od sali, od stołu narad i w takim razie jeszcze coś zrobimy wobec tego. Mianowicie udamy się... Dostępna operacja, super. Udamy się jeszcze do kazamat wobec tego... I nałożymy sobie... Albo w sumie nie. Dobra, tutaj przy Józefince sobie skończymy. A to, co chciałam zrobić, to zrobimy w przyszłym odcinku. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz. A jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję... rozmówki. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!